Pokażę dzisiaj, jak w prosty sposób, korzystając z wyszukiwarki oprogramowania InstaScout, możemy zająć się poszukiwaniem napastnika do naszego zespołu. Otwieramy przeglądarkę, wyszukujemy znowu za pośrednictwem Smart Search wyszukiwarki. Tym razem nie znaczamy ani narodowości, aczkolwiek możemy to zrobić w taki sposób, że zaznaczymy sobie kilka różnych. Nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast na tą chwilę od tego bym odszedł, a założył sobie kilka lig, w których to ci zawodnicy mają występować. I weźmy sobie na przykład Węgry, 1., 2. liga. Weźmy sobie do tego, dołóżmy na przykład Bośnię. Weźmy sobie Słowenię. Weźmy sobie na przykład jeszcze Chorwację. I na tym poprzestańmy. Szukamy napastnika albo zawodnika, który na pozycji napastnika spędza najwięcej czasu. Szukamy zawodnika, który rozegrał nie mniej niż 400 minut. Mamy takich wyników 282. Szukamy zawodnika, którego jeszcze będziemy mogli sprzedać, powiedzmy do 25 roku życia. I weźmy, że ma mieć nie mniej niż 17. Mamy 127 wyników. Możemy bardzo szybko sobie ustawić tych zawodników pod względem strzelonych bramek, ale wcześniej musimy je dodać. Dodamy sobie też strzały, gole i asysty. Uszeregujemy sobie zawodników pod względem bramek. Mamy zawodnika 1., 2., 3. Kilka nazwisk z pewnością już się gdzieś przewijały osobom, które uważnie gdzieś starają się na własną rękę takich zawodników wynajdywać. Weźmy tego zawodnika, który strzelił 18 bramek. Otworzymy sobie go na nowej karcie. Dario Wiesinger, klub, stałe parametry, 98 rok. Grywa w reprezentacji Chorwacji U21. Mamy tu od razu podświetlone, że ostatni jego mecz był na jesieni tamtego roku. 85% czasu gry na boisku spędza jako napastnik, 14% jako prawy pomocnik. Znowu możemy sobie porównać statystyki. Gole w tym sezonie 18, w tamtym sezonie 9. Możemy sobie od razu kliknąć w te 9 i zobaczyć, jak te bramki w tamtym sezonie padały. Asyst w tym sezonie 8, w tamtym sezonie 4. Strzały w tym sezonie 2,4 na mecz, 1,82 w tamtym sezonie. Podania kluczowe 2 na mecz, 1 średnio w tamtym sezonie. Dryblingi, odbiory, pojedynki. Wszystkie najważniejsze parametry od razu mam na jednej karcie. Od razu sobie możemy wejść w bramki tego zawodnika, asysty, co jest istotne. Natomiast chciałbym tu pokazać taką jeszcze sposobność, która na pewno ułatwia i niejednokrotnie pomaga dojrzeć jeszcze innego zawodnika. Powiedzmy, że otworzymy sobie akcję tego zawodnika. Mamy całą playlistę. Ten zawodnik występuje w tym meczu z numerem 29. Tutaj jest. Strzelił 3 bramki. I zdarzyć się może, że oglądając jakieś zbitki czy jakieś całe mecze, zainteresuje nas jakiś inny zawodnik, a nie do końca będziemy w stanie określić, któż to taki jest. Więc możemy to zidentyfikować raz, że poprzez numerek oczywiście i zawsze nad każdą playlistą jest takie i z informacją, co już wcześniej pokazałem. I tu możemy dojść do tego, który to zawodnik jest. A drugim sposobem jest włączenie podpisów w ten sposób. Event Titles. Włączymy. I teraz będziemy mieli zaraz informację tu u dołu, że do tego zawodnika, którego oglądamy, będzie podawał numer 25. Jak to wygląda w praktyce? To jest nasz zawodnik interesujący. I mamy tu, niestety to troszeczkę przesłania ekran, ale wiadomo, że te działania scoutingowe trwają długo. Niewątpliwie uważam, że to nam może pomóc w dojściu, w identyfikacji przede wszystkim zawodnika, którego mamy na myśli albo który nam się spodobał w trakcie oglądania kompilacji. Przypominam, że to mamy playlistę z wszystkimi zagraniami zawodnika. Tu znowu będzie wrzut z autu na tego zawodnika, którego oglądamy, który strzelił tyle bramek. 29, to jest on. Przejdziemy sobie do bramki, jaką strzelił. Przejął piłkę. Możemy sobie tą akcję przewinąć do tyłu. Nie ma problemu. Wyłączymy sobie podpisy, żeby nam nie przeszkadzały. Możemy sobie jeszcze zwolnić odtwarzanie. Damy teraz 0,4 całości. Oglądamy tą akcję w zwolnionym tempie. Możemy sobie zrobić screenshota. Przewijać ten materiał, albo możemy sobie jeszcze na przykład wydłużyć sytuację, tak jak już kiedyś to pokazywałem, bo ten epizod skrojony przez nas zaczyna się w 10:13, a możemy sobie te granice rozszerzyć. I tu od razu nam się zmieni na pasku nie 10:14 czy 20, a na 10:4. Jesteśmy w stanie głębiej zobaczyć, jak do tej sytuacji doszło. Pamiętamy, że to nam się zaczynało przy linii, a tu jeszcze widzimy zachowanie tego zawodnika przez nas oglądanego, gdzie on biegał, jak się zachował wcześniej. Jak nas zainteresuje mocniej, będziemy chcieli przygotować jakiś materiał wideo scoutingowy. Możemy sobie zaznaczyć strefy na boisku według naszego szablonu. Może używamy, może nie. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądały jego strzały w tym sezonie w całości. Okazuje się, że w tej strefie poza polem karnym również dochodziło do strzałów, było ich 12, z obrębu pola karnego oddał 48. Możemy sobie zobaczyć tylko te 12. Mamy playlistę z tymi strzałami poza polem karnym. Tu był strzał niecelny. Możemy oczywiście wcześniej zaznaczyć w tym oknie, czy strzał ma być celny, niecelny, czy tylko zakończony bramką. Możemy to wszystko wybierać. Nie ma tu żadnego problemu. Oczywiście całą tą playlistę, w tym wypadku strzałów, możemy znowu udostępnić komuś. Możemy sobie ją pobrać i później jeszcze poobrabiać jakimiś naszymi programami, przygotować. Możemy przy każdym tym epizodzie, który tutaj jest, dołożyć oczywiście jakiś szkic, jakiś obrazek, jakiś malunek. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Wreszcie możemy oczywiście tego zawodnika, którego wybraliśmy, porównać do zawodnika, który u nas występuje, w zależności od klubu, w którym pracujemy. Możemy tu dodać 2 naszych napastników, 3, popatrzeć na różnicę, przy założeniu oczywiście, że tak naprawdę my nie wiemy, jak nasi zawodnicy graliby w lidze, w której występuje Dario, i odwrotnie. To są jedynie materiały poglądowe. Natomiast jeżeli jest jakaś powtarzalność u zawodnika, podejrzewam, że tym bardziej jeżeli mówimy o zawodniku dość młodym, bo 98 rocznik, to myślę sobie, że jest duża szansa na to, ażeby przekuł te liczby w innej lidze, w nieco lepszej lidze, naszej polskiej lidze, no bo też ciągle nie jest to liga jakaś topowa w Europie, więc nie miejmy też wymagań strasznie dużych. Możemy do tej listy sobie wrócić, możemy całą tą listę wyeksportować do pliku PDF, możemy ją sobie jeszcze bardziej uściślić, możemy tu założyć, ile tych parametrów mają ci zawodnicy uzyskiwać. Myślę, że jest tu bardzo dużo możliwości wyszukiwania zawodników. Oczywiście każdy z tych modeli wyszukiwania możemy sobie zapisać i następnie odtworzyć, albo takich przykładów zrobić sobie kilka w zależności od pozycji. Wszystko to zależy od nas. Wszystko zależy od naszego pomysłu, od naszych możliwości, naszej wyobraźni. Natomiast możemy tutaj naprawdę mocno poszaleć. Myślę, że znowu pokazałem kolejne oblicza i możliwości oprogramowania Instat, tym razem w kierunku scoutingu. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta. Mam nadzieję, że jeżeli coś ciągle będzie niejasne, to zapytacie mnie, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych na Twitterze, czy gdziekolwiek w social media. Wszystko opowiem. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.